Cześć, nazywam się Michał Godyń, jestem szefem kuchni w rezydencji ambasadora Szwecji w Polsce. Chciałbym Wam pokazać, jak przygotować szwedzką sałatkę gubrora. Cały przepis znajdziecie w kulinarnym e-booku na stronie ambasady Szwecji w Polsce. Do przygotowania sałatki potrzebne są gotowane jajka, anchois korzenne, pasta kawiorowa, sól, pieprz, świeży koper, świeża natka i świeży szczypior. Bardzo prosta sałatka. Do dekoracji czerwona cebula oraz świeże zioła. Podajemy to z chrupkim chlebem, tak zwanym knäckebröd, i działamy. Jajka siekamy w drobną kostkę. Teraz siekamy anchois. Anchois jest bardzo delikatne z puszki, żeby to nie było anchois z oleju, tylko w zalewie korzennej. Dwie łyżki pasty kawiorowej. Kolejnym etapem jest dodanie świeżych ziół. Wszystkie trzy zioła, które mam tutaj w dłoni, siekamy bardzo drobno i dodajemy do naszej sałatki. Jeszcze jedną rzecz, którą dodamy, to jest czarny pieprz do smaku. I co ważne, uważamy z solą. Dodamy dosłownie delikatną, małą szczyptę, ponieważ pasta kawiorowa jest bardzo słona oraz anchois jest również bardzo słone. Ci, co nie lubią dużo soli, niech sobie tą sól po prostu odpuszczą. Mieszamy wszystko razem. Tak przygotowaną sałatkę układamy na talerzu. Tutaj dodajemy pyszny chlebek knäckebröd. Dekorujemy czerwoną cebulą. Trochę dekoracji świeżych ziół. Oto sałatka gubrora. Smacznego! Teraz chciałbym Wam pokazać jeszcze drugą formę podania sałatki w formie przekąski. Podamy małe kawałki naszego chlebka krótkiego, knäckebröd. Bierzemy małą łyżkę. Do tego przygotowujemy piórka z cebuli. Świeży szczypiorek do niektórych. Na niektórych natka. Natka z koperkiem też fajnie pasuje, że jest szczypiorkiem. Sałatkę gubrora możemy podać również w formie przekąski.